Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na wieczorze autorskim pana Tomasza Antoniego Żaka. Z wielką przyjemnością spotykam pana Tomasza. Dwa lata temu części z Państwa przedstawiałem poprzednią książkę pana Żaka. Dzisiaj będziemy mieli okazję posłuchać o obu i o jutrzejszym, nie ograniczać i o jutrzejszym Norwidzie, o powrocie Norwida, który będzie wystawiony jutro. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że Państwo uwzględnicie moją prośbę, abym nie używał tego przedmiotu tutaj. On raczej mi przeszkadza, a sądzę, że mnie słychać, tak? Tak jest. Jakby był jakikolwiek problem ze słyszalnością, to będziemy na to reagować. No i Norwid jest tematem przewodnim. Jesteśmy w drugim dniu trzydniówki norwidowskiej zorganizowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo. I tak się składa, że w ramach tych trzech dni dwa dni dotykają mnie osobiście i mojego teatru. Teatru nie teraz. Ale jako, że tak jak zapowiedział pan Wojciech, w grę wchodzą też rzeczy nie do końca norwidowskie, czyli to, co zechciało mi się dzięki opatrzności napisać w przeszłości, no to będzie to takie rozciągnięte. Trochę będzie to też zależało od Państwa reakcji. Oczywiście zostawimy sobie wspólnie przestrzeń na rozmowę. Na rozmowę ze sobą. Tak to widzę. Ale zacznijmy od Norwida. Zacznijmy od Norwida, który pojawił się w moim życiu dawno i w tym życiu nie był czynnie obecny. Bardzo długo. Dlaczego nie był obecny? Pewnie dlatego, że on należy do ludzi, do poetów, do Polaków, trudnych do zaakceptowania. Najłatwiej powiedzieć, że jest niezrozumiały. W czasach, kiedy żył, to słowo niezrozumiały skracano, mówiono, że jest zarozumiały. Zarozumiały i wymądrza się. I odrzucano go. Odrzucano go bardzo boleśnie dla niego, no i boleśnie dla jemu współczesnych, bo nie mieli z nim kontaktu. Również boleśnie dla jego synów. Używam jego języka, nie synów rodzonych, tylko tych, którzy przyszli po nim. Bo niemal dokładnie tak jak w jednym ze swoich wierszy przepowiedział, dopiero wnuk pochylił się nad jego tekstami. Trzeba było kilku pokoleń, aby pan profesor Gomulicki skonstruował to wiekopomne dzieło. 10, a potem jeszcze 11 tom tych białych dzieł zebranych Norwida. Państwo wiecie, o czym mówię. Ale to naprawdę trzeba było dużo czasu. A więc trudny. Dlaczego trudny? Dlatego, że prawdziwy. Co to znaczy prawdziwy? Zacytuję. Coś sobie przygotowałem, taką mini ściągę, która mi coś będzie podpowiadała. Dawno temu. Myśli o Polsce i Polakach. Norwid. Towarzyszy mi to od czasu studiów, ta książeczka. I wśród tych myśli jest taka. Kiedyż dojdziemy do dni, w których mówić o głupstwie, że jest głupstwem, nie będzie zdradą stanu. To jest w zasadzie credo Cypriana Norwida. On mówił o głupstwie, o zdradzie, o sprzedawaniu ojczyzny. Po prostu mówił, pisał. Za to się ludzi nie lubi. Kiedyś nie istniało takie określenie, które istnieje dzisiaj i które dość skutecznie
gipsuje usta bardzo wielu ludziom. Państwo znacie to określenie, nazywa się ono poprawność polityczna. Jak widać, nie było to obce również w połowie XIX wieku. I Norwid bardzo dotkliwie tę poprawność polityczną doświadczał na własnym grzbiecie, na własnym sercu i emigrował. O emigracji też pisał i wymieniał różne rodzaje emigracji. W tym swoim pisaniu, rozważaniu o emigracji, a można powiedzieć, że był doskonałym praktykiem emigrowania. I moglibyśmy śladem Norwida powiedzieć, że wszystkie z rodzajów emigracji, o których on mówił, pisał, występują również dzisiaj. Począwszy od tej emigracji jakże bolesnej dla Polaków, czyli emigracji zarobkowej, zwanej też ekonomiczną. Poprzez emigrację polityczną, czyli sytuację, w których ktoś dostaje paszport w jedną stronę na przykład, nie? Tak zwany one way ticket. Doświadczaliśmy tego chociażby w latach 80. po stanie wojennym. Ale też jest emigracja polityczna, która wyklucza ludzi z debaty publicznej i znajdują oni swojego miejsca tutaj. A jest też i taka emigracja polityczna, która się pojawia wtedy, kiedy trzeba stąd po prostu uciekać, bo jak się stąd nie wyjedzie, to nie tylko można stracić możliwości funkcjonowania, ale również można stracić życie, zdrowie. No jest jeszcze jedna emigracja, o której także Norwid pisał. Emigracja wewnętrzna. I powiem Państwu, że ja ją najbardziej dotkliwie odczuwam od bardzo wielu lat poprzez kontakty z ludźmi. Po raz pierwszy doświadczyłem tej emigracji wewnętrznej właśnie w latach 80., kiedy poczułem, jak coś się złamało w ludziach. A to jest strasznie smutne, patrzeć na złamanego człowieka, a co dopiero na złamany naród. Norwid złamany naród oglądał, płakał nad nim, no i podróżował. Cała Europa, a potem, kiedy już zupełnie nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić, ponieważ Europę, jeżeli znacie go z cytatów, wiecie jak nazywał? Znowu się posłużę cytatem. Europa to jest stara wariatka i pijaczka. I to taka, która co kilka lat robi rzezie i mordy milionów. Zaprawdę bez żadnego rezultatu, ni cywilizacyjnego, ni moralnego. Tak ją widział. Dlatego pojechał do Ameryki. I oczywiście to też był wyjazd trochę w ciemno, trochę na wyczucie. I się mu nie sprawdził. I choć myślał, że już z tej Ameryki nigdy nie wróci, to wrócił. Wrócił po to, żeby umrzeć. To jest pewnego rodzaju przekleństwo. Użyjmy tego słowa. Ludzi genialnych, którzy nigdzie nie mogą znaleźć swojego miejsca i nawet nie mogą znaleźć miejsca, jak on to mówił, tyle, ile na obrys trumny. Nawet tego nie mogą znaleźć. Dokładnie tak było z Norwidem. Kiedy umarł, a umarł, jak wiecie, w przytułku, gdzieś tam w Paryżu, na jego peryferiach, to jacyś nieznani nam z nazwiska ludzie z litości zrzucili się na pogrzeb i na miejsce na cmentarzu. Ale tylko na 5 lat wystarczyło tej kasy.
Wiecie, wykupuje się miejsce na określoną ilość czasu. Po 5 latach Norwida wydłubano z tego grobu, czyli to, co z niego zostało. I pochowano z pełnym humanitaryzmem. Nie wyrzucono na żaden śmietnik, ale w zbiorowej mogile, gdzie się chowa takich, co za nich nikt nie płaci. Do dzisiaj nie udało się ustalić, gdzie jest miejsce tej zbiorowej mogiły. Jak samo sobie myślał i mówił, nigdy nie mógł znaleźć dla siebie owego miejsca w życiu. Po śmierci też go nie znalazł. I my nie wiemy, gdzie on jest pochowany. Nie ma go. Nie ma takiego miejsca, w którym moglibyśmy pójść, zapalić świeczkę i powiedzieć, tu leżą jego prochy. Ja stoję obok tego miejsca. Nie, nie ma takiego miejsca. Więc chyba musimy się odwołać do tego, czego on od nas chciał. Że chciałby znaleźć w sercu wnuka to miejsce. Jak patrzycie Państwo na plakat spektaklu Powrót Norwida, wytłumaczę się z tego tytułu za chwilę, to ten plakat oczywiście zawiera informacje o tym, że inscenizował to teatr nie teraz, ale zawiera też informacje, kto reżyserował. I tu się zaczyna nasza wielka przygoda. Naprawdę wielka przygoda. Polska przygoda. Jest tam moje nazwisko, ale przede wszystkim jest tam nazwisko Kazimierz Braun. Co można powiedzieć o Kazimierzu Braunie, który w tym roku obchodził 80-lecie swoje? O tym, że jest takim trochę Norwidem współczesności. Takim polskim wyrzuconym, odrzuconym. Takim, którego nie chce się słuchać i takim, którego się nie lubi. Bo jest niepoprawny politycznie. Mówi prawdę. Mówi, że głupstwo to głupstwo. A na dodatek jeszcze, podobnie zresztą jak Cyprian Norwid, jest głęboko wierzącym człowiekiem. Jest na pewno jednym z najwybitniejszych żyjących polskich twórców teatralnych. Czy ktoś o tym w Polsce wie? Jest człowiekiem, z którego książek, a napisał ich kilkadziesiąt, w większości poświęconych sztuce teatru, z tych książek uczą się w kilkunastu krajach świata studenci szkół teatralnych. Również w Polsce. To są lektury obowiązkowe nawet. Czy ktoś kojarzy, że książka, z której się uczy, jest napisana przez wciąż czynnego artystę i pisarza? Nie. Tego człowieka tutaj nie ma. Odkąd go wyrzucono z kraju, bo tak trzeba powiedzieć to, co się z nim stało, rok 1985, wytrzymał jeszcze przez stan wojenny, był wówczas dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Od tego momentu nie pozwolono mu do tego kraju tak naprawdę wrócić. Teoretycznie mógł, ale nie mógł wrócić czynnie. Podejmował kilka prób powrotu tutaj. Podejmował kilka prób pracy dla Polski. Składał kilka propozycji. Przez długie lata nie pozwolono mu tutaj reżyserować. Przez długie lata, aż do dzisiaj, nie pozwolono mu uczyć. On od lat 80. już, od początku lat 80. wykładał na dwóch i na Uniwersytecie Wrocławskim i również wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. No, uczył obce dzieci. W ubiegłym roku przeszedł na emeryturę, już taką konkretną.
czyli tam ten swój wiek przeciągnął. Profesor Brown, bo ma pełny tytuł profesorski, ma w sobie dużo goryczy, ale jeszcze więcej zapału i nadziei na to, co może się dobrego stać. Obdarzył mnie swoją przyjaźnią kilka lat temu. Nasze drogi się skrzyżowały gdzieś tam. I proszę Państwa, i niewyobrażalna sprawa się wydarzyła w konsekwencji tej znajomości. Od ubiegłego roku rozmawialiśmy, a tak naprawdę jeszcze wcześniej, o tym jego jubileuszu. On sobie wyobrażał, że to będzie takie swoiste domknięcie jego życiorysu twórczego. I chce to zrobić koniecznie w Polsce. Chciał to zrobić w Tarnowie. Dlaczego w Tarnowie? Traktuje to miasto od bardzo wielu lat jako swoje miejsce niemalże, jak gniazdo rodzinne. Pod Tarnowem urodził się jego ojciec, jego słynny stryj. Słynny, no bo my go znamy przede wszystkim z tej piosenki, co to się przy ognisku śpiewa, prawda? Harcerskiej. Ale przecież wiemy, że to był bardzo wielowymiarowy człowiek, również od strony politycznej, konspiracyjnej i tak dalej, i tak dalej. Więc to byli ludzie, którzy mieszkali w Tarnowie, wychowali się tam, chodzili do szkół. I od czasu, kiedy w latach 90. zaczęto sobie to przypominać, a potem powstało w Tarnowie gimnazjum, któremu nadano imię Jerzego Brauna, profesor przylgnął do Tarnowa bardzo mocno. Wiele lat temu udało mu się jeszcze w Tarnowie zrealizować w tamtejszym miejskim teatrze jedną ze swoich sztuk, czyli Cele ojca Maksymiliana. To jest też taka jego wielka pasja, czyli ojciec, święty ojciec Maksymilian Kolbe. I napisał 3 książki o tej postaci, stworzył 2 dramaty. Jeden z nich właśnie z tym tytułem, który przed chwilą przedstawiłem, wyreżyserował w Tarnowie. Ale to było już faktycznie chwilę temu i od tamtej pory zamknięto przed nim drzwi. Ten spektakl spadł z afisza, jak to się mówi, nie jest grany. I kiedy teraz były podjęte rozmowy na temat jego jubileuszu i chęci zrealizowania czegoś jako tegoż jubileuszu, ukoronowania jakiegoś spektaklu w Polsce, wyobraźcie sobie, że nie znalazła się scena, która by chciała go przyjąć. Nie znalazła się. Trzeba sobie powiedzieć, że również pomimo zmiany władzy politycznej w Polsce taka scena się nie znalazła. Dlaczego tak jest? Piszę o tym w swojej książce dużo, w tej książce. Nie o tym sam raz fakcie, tylko o powodach. Musicie, tutaj dygresja jest potrzebna. Musicie Państwo wiedzieć, że na 100 kilkanaście teatrów w Polsce utrzymywanych z pieniędzy publicznych tylko 3 są bezpośrednio zależne od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tylko 3 sceny. Wszystkie inne są zależne i administrowane przez samorządy. Albo wojewódzkie, albo miejskie, dużych miast. I tak naprawdę wszędzie tam wciąż rządzi kto inny. Ta zmiana polityczna w najmniejszym stopniu nie wpłynęła na zmiany dotyczące polityki kulturalnej w teatrach. Zresztą podobnie jest z biurami wystaw artystycznych, czyli z całą opowieścią o polskiej sztuce plastycznej i tak dalej, i tak dalej. Profesor upoważnił mnie, abym
spróbował rozmawiać, abym był takim jego, no użyjmy tego słowa, pełnomocnikiem do spraw jubileuszu. Więc podejmowałem te rozmowy. Nie będę w tym momencie wymieniał scen, z którymi rozmawiałem. Efekt był taki, że nigdzie. Były różne tłumaczenia. Oczywiście wszystkie miały charakter zastępczy, byle się pozbyć tego tematu. Nie ten człowiek, nie ten profil artystyczny, nie te pomysły. I wtedy stało się coś niesamowitego. W czerwcu profesor był w Polsce, to była wizyta, w czasie której mieliśmy rozmawiać w jednym z teatrów. Wyglądało na to, że tam się to już uda. Nie był to żaden teatr w Warszawie. Gdzieś w jednym z miast prowincjonalnych. Dużych, ale prowincjonalnych. Daleko od centrów kultury. Też się nie udało. I wtedy siedzieliśmy razem przy stoliku, przy kawie. Ja miałem w głowie pewną myśl, ale się nie odważyłem jej mu powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że on tę myśl wyartykułował za mnie. I mówi mi, słuchaj, zróbmy to w twoim teatrze. No i zrobiliśmy. I co najważniejsze, po raz pierwszy, odkąd mój teatr istnieje, czyli, proszę Państwa, to jest 36 lat, dostałem publiczną pomoc z ministerstwa na realizację tego projektu. Trzeba sobie to szczerze mówić, takie rzeczy się zdarzają. Również wśród ludzi, urzędów, zdarzają się ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, i chwała im za to. Pani wiceminister Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury, okazała się tą osobą, która zrobiła wszystko, aby pomóc temu projektowi. Spektakl powstał. Profesor miał swoje 5 minut. Ale teraz, żebyście Państwo dobrze wiedzieli, to było jego 5 minut z jego Norwidem. Z jego Norwidem. W jego Tarnowie i, uwaga, ani jedno medium tarnowskie nie napisało na ten temat ani jednego słowa. Nikt, rozumiecie? Nikt. A tych mediów różnych, począwszy od jakiejś tam kablówki, przez portale internetowe, drukowane gazetki, jakieś tam się ukazują, tygodnik regionalny z dużą tradycją, jest kilkanaście. Nikt nie napisał o tej premierze. Gdzieś tam jakaś informacja się przemknęła. Nikt. Tak wygląda ta sytuacja. W takiej sytuacji jesteśmy z tego typu ofertą. W takiej sytuacji jest nie tylko profesor Brown. W takiej sytuacji nie tylko jest Teatr Nie Teraz. W takiej sytuacji jest Norwid, polska kultura. Bo to nie tylko chodzi o to, że ktoś inaczej myśli, tylko chodzi o to, że nie zachowano nawet fundamentalnych proporcji, żeby móc no, chociażby Państwu dać szansę, żebyście mogli spotkać się z czymś innym w teatrze. Nie ma takiej możliwości. Jak Wam się nie podoba, to nie musicie chodzić. Oni wychodzą z tego założenia, oni mają swoją widownię, tak? To jest ta druga Polska. No? Tak jak dla Norwida nie istniała żadna druga Polska, tak dla mnie nie istnieje takie pojęcie. Nie ma drugiej Polski. Polska jest tylko jedna. Jeżeli ktoś próbuje lansować teorię o drugiej Polsce, to do czego my dążymy? Do autonomii? Co to będzie? Kastylia jakaś? Czy co to tam inne jakieś? Może Serbia? Może coś innego? Kosowo zrobimy w Polsce? O co tu chodzi? Nie ma drugiej Polski. My musimy w końcu zdefiniować sobie, począwszy od nas, na dole, jaka jest tak naprawdę racja stanu Polski. Jeżeli tego nie zrobimy, to przegraliśmy. I być może profesor Brown też nie będzie mógł spocząć w rodzinnej ziemi. Kiedy przyjdzie,
jak najdłużej od dzisiejszego dnia. Daj mu Boże. Jego chwila. Każdego to czeka z nas. Bo nasi najwięksi twórcy oczywiście wracają czasami do ojczyzny, ale najczęściej w trumnach, jak wiecie, prawda? Niektórym się udaje to zrobić nawet bardzo honorowo, z pompą. Och, ileż wtedy jest radości. Każdy się podpina, nie? Iluż to wtedy różnych urzędników, prezydentów i innych ministrów staje na czerwonym dywanie i chcą, aby przypadkiem, no właśnie, wokół kamery zaistnieć. Wtedy jest okazja. Tylko, że my już przywozimy zwłoki. Myśmy tego człowieka zmarnowali. Jego energię, jego możliwości dla kraju. Wszystko. I robimy z niego pobielany pomniczek. Nie o to chodzi profesorowi Braunowi. Nie o tym myślał Cyprian Norwid. No dobrze, to jeszcze dwa zdania o tym spektaklu, ale nie za dużo, ponieważ ja po to tu z nim przyjechałem, żebyście Państwo zechcieli jutro przyjść, nie? Idea jest inscenizacyjna taka. I urodziła się ona w mojej szalonej głowie, a Kazimierz Braun powiedział, zgadzam się. Wymyśliłem sobie, że jeżeli nie ma jego grobu, tak naprawdę te relacje o tej jego śmierci w tym przytułku, no niby są, niby ich nie ma. A może on nie umarł? Nie? A myśmy go pochowali? Gdzie on jest? Nie ma go. I wymyśliłem sobie taką, proszę Państwa, przysiądę sobie. Wymyśliłem sobie, proszę Państwa, taką absurdalną z pozoru historię. Znacie opowieść o Hibernatusie? He? Świetnie, nie? Rewelacyjny filmik z Louis de Finet, prawda? I takie tam inne. Więc pomyślałem sobie, że słuchajcie, a gdyby ten Norwid tak zahibernował? I nasz spektakl zaczyna się właśnie od takiej sytuacji, w której gdzieś na ulicy jakiegoś miasta, może tu na Powstańcu Śląskim, niedaleko, służby miejskie znajdują jakiegoś starego człowieka, który nie bardzo może powiedzieć, kim on jest. Dziwnie się zachowuje, jest jakoś dziwnie ubrany, ale jako, że oczywiście przede wszystkim trzeba człowiekiem się zająć, nie? No to go odwożą do jakiegoś przytułku, lekarze go badają, stwierdzają wysoki poziom amnezji, ale z tego, co on gada, to wynika, że on Norwid jakiś? A kto to był Norwid? No i zaczynają się nim zajmować w tym przytułku, w tym hospicjum. I krok po kroku, w formie pewnych retrospekcji, osoby, które nim się zajmują, pielęgniarze, wchodzą w świat Norwida. A jak ja to napisałem w jakimś tam tekście, to inicjującym jest tak, jakby zeszły do nas z obrazu jakieś postaci, wzięły nas za ręce i wprowadziły w ten obraz. Dokładnie to się dzieje w tym spektaklu. Nie zdradzę nam puenty i finału oczywiście. W każdym bądź razie będzie zaskakujący. Jest zaskakujący. Taka jest idea. On wraca. Razem z nim wraca profesor Kazimierz Braun. I jestem niezwykle szczęśliwy, że w niewiele dni po premierze, dzięki panu i paru osobom innym i dzięki burmistrzowi tej dzielnicy jesteśmy tutaj. I oczywiście pokazujemy ten spektakl poza publicznymi instytucjami zwanymi teatrem. Tam nie ma dla nas miejsca. Zresztą w Warszawie jeszcze nigdy nie zaistnieliśmy w żadnej z takich, w żadnym z takich miejsc, choć kilkakrotnie tu już bywaliśmy z innymi naszymi spektaklami. Dlaczego to jest takie ważne, drodzy Państwo? Teraz troszeczkę do moich książek, dobrze? Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne myśleć o tym? Bo na przykład dzisiaj rozmawiamy w dniu dość okrągłej rocznicy. Wiecie jakiej, nie? Związanej z literaturą. Sienkiewicz, tak? No właśnie.
Proszę Państwa, czy ten Sienkiewicz w ogóle istnieje tak naprawdę? Czy to jest tak bardziej taka legenda istnienia jakiegoś człowieka, co gdzieś kiedyś ku pokrzepieniu serc pisał? Jak to jest z tym Sienkiewiczem? I wyobraźcie sobie Państwo, że można inaczej. Można inaczej. Ja mam ze sobą taką książeczkę. Na razie ją pokazuję z tyłu, żeby oczywiście wykonać pewien zabieg prestidigitatorski, czyli zaskoczyć Was. No, taka książeczka. No, ona ma sporo lat. Powiem Wam ile. Tylko sobie podejrzę. Bo przecież nie pamiętam. No tak, ona ma ponad 100 lat. Wyobraźcie sobie, że wtedy ktoś myślał o tym, żebyśmy my, Polacy, mimo tego, że nie było nas na mapie, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co jest polskie, co nas konstytuuje jako ludzi wewnętrznie. I tam, gdzie tylko to było można, tą pracę wykonywano. I na przykład w owym czasie wyszedł taki cykl książeczek dedykowanych Sienkiewiczowi, jego trylogii. Wszystkie poszczególne jej części wyszły w ten sposób. Zawierały fragmenty z książek, z poszczególnych tomów trylogii i były bardzo bogato ilustrowane przez najwybitniejszych ówczesnych polskich malarzy. Jest taka książeczka, nazywa się Pan Wołodyjowski, tak sobie wziąłem, no bo mały rycerz. Bo wiecie, nam są potrzebni rycerze, no to już przestańmy się zastanawiać nad tym, o co nam chodzi, nie? Nam są potrzebni ludzie, którzy umieją machać szablą, no, symbolicznie. I tak skutecznie, żeby to nie ich ubito, tylko żeby oni ubili wroga. Tacy nam są potrzebni. A on sobie z tym dawał radę, nie? Nikt mu nie dał rady. Opatrzność chciała, że musiał sam sobie odebrać życie, ale tak naprawdę chodziło o symboliczną śmierć. No i ten Pan Wołodyjowski jest, słuchajcie, to jest album Henryka Sienkiewicza, rysunki Batowskiego, Juliusza Kosaka, Włodzimierza Tetmajera. Przepiękne, słuchajcie. Takie rzeczy wydawano. Gebetner i Wolf w Warszawie. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie, którzy to robili, robili to za darmo. Oni nie brali za to kasy wtedy. To jest taki bibliofilski smaczek. Idę sobie wzdłuż. Tak, a tutaj właśnie widzę, jak mały rycerz macha szablą w sam raz w relacji do Basi. Nie, a ona mu mówi, ej Boże, żeby to się pokazało, co ja myślę, zawołała Basia. I taka sobie książeczka. I ona sobie pięknie wygląda. I ktoś kiedyś myślał o tym, że istnieją sprawy, które muszą przybierać formę pewnej edukacji, ale na najwyższym możliwym poziomie. Nie na poziomie akademijnym. Akademia, jak dobrze wszyscy kojarzymy, to jest coś, co nas odstręcza. Coś, co trzeba zaliczyć, gdzie się przychodzi, bo się musi, albo jako uczeń, albo z obowiązku jako przedstawiciel takiego czy innego poziomu władzy. Akademia. Nie ma być akademia. To ma być przeżycie. Do człowieka się wchodzi przez serce przede wszystkim. Najpierw muszę się zakochać, żeby potem zrozumieć, co ja zrobiłem, prawda? To nie jest tak, że można Polskę kochać, dlatego że tak zostało zapisane na przykład w Konstytucji. Każdy obywatel Polski kocha swoją ojczyznę. Wiem, że nie ma takiego zapisu. Fajny byłby. No, ale już na przykład zapis o tym, że za zdradę ojczyzny powinna być kara śmierci, nie, to już byłoby fajne. Tylko jakiej ojczyzny? Tej pierwszej Polski, tej drugiej, czy jeszcze jakiejś innej, o którą tutaj chodzi? Proszę Państwa, lekceważymy kulturę w sposób niezwykły, nie zdając sobie z tego sprawy, że to ona decyduje tak naprawdę o tym, i teraz uwaga, odwołam się do języka komunistów, czyli do Marksa. Kultura decyduje o tym, do kogo należą środki produkcji.
Pamiętacie tam, ekonomia polityczna socjalizmu, drodzy Państwo, średnia wieku jest taka troszkę wyższa, więc może niektórzy nawet to musieli łykać w szkołach przymusowo. Więc władza należy do tych, którzy posiadają środki produkcji, mówił Marx. No i komuniści to realizowali, mieli środki produkcji, prawda? I decydowali o tym, czyje co je. Ale okazuje się, że nie. Dlaczego ja o tym mówię? I odwołam się teraz do kultury. Wrócę do żołnierzy wyklętych. Pan mnie o to prosił, żeby Norwida z żołnierzami wyklętymi, to będzie puenta, skojarzyć. Świat się przewrócił, komunizm podobno się rozmontował i wtedy zaczęliśmy czuć coś, z czego nie zdawaliśmy sobie zupełnie sprawy. Coś, co od niedawna definiuje się jako marksizm kulturowy. Znacie Państwo takie pojęcie? Marksizm kulturowy. Cóż to takiego? Nie ma komunizmu, nie istnieją państwa, które by definiowały siebie jako państwa odwołujące się do marksizmu, leninizmu, czy tam jeszcze engelsizmu i tak dalej, a istnieje marksizm kulturowy. Koniec XIX wieku, drodzy Państwo, to był taki czas, w którym na bardzo głębokiej prowincji Włoch, a wręcz poza kontynentem, bo na Sardynii, urodził się, nawiasem mówiąc, mój imiennik, bo moje imię właściwie pierwsze to jest Antoni, on miał na imię Antonio. Takie dziecko, niezwykłe dziecko. Nie tak dawno miałem takie spotkanie autorskie w parze, że tak powiem, we dwóch byliśmy z panem Tadeuszem Płużańskim. Pan Tadeusz Płużański, jak wiemy, wykonuje fantastyczną benedyktyńską pracę nad wyciąganiem z kloaki drani, którzy w tej kloace są zanurzeni po same uszy. I opowiada o bestiach. O tych, którzy mordowali Polaków. Nie mieli cienia wahania. I zacząłem się zastanawiać kiedyś nad tym, jak to jest możliwe, skąd się bierze bestia. Taka bestia. Skąd się bierze taka bestia? Jak można zrobić coś takiego, że tak niezwykły człowiek jak Witold Pilecki w Grypsie pisze, że Oświęcim to była betka w porównaniu z tym, co oni robili. Co to za ludzie? Czy to są jeszcze ludzie? Te bestie? Skąd oni się wzięli? Co oni mają w głowach? Z kultury, drodzy Państwo. To jest z kultury. Antonio nazywał się Gramsci. Ten, co się tam urodził pod koniec XIX wieku. Jak był małym chłopcem, proszę zachować pełen dystans do tego, o czym ja mówię. To nie jest epatowanie makabrą, to jest mówienie o tym, jak to się wszystko zaczęło. Jak był małym chłopcem, to spadł z drabiny. W efekcie tego upadku nastąpiły dość duże połamania tego małego kośćca i mały Antonio było krok od śmierci, jak to się zwykło mawiać. Tak blisko, że jego mama przez długie miesiące, podobno ponad rok to trwało, kiedy tak, jak to się mówi, życie się w nim tliło. Więc przez długie miesiące ubierało go co wieczór w eleganckie ubranko, jakie najlepsze tam mieli, w tej wielodzietnej zresztą rodzinie, i kładła spać do specjalnie przygotowanej trumny, bo mógł się już nie obudzić.
Jak myślicie, co z czegoś takiego może wyrosnąć? To nie są żarty. No, nie umarł. Miał w efekcie tych połamań taki defekt, że był bardzo malutki. Nie rósł, bo kręgosłup nie puszczał. Miał dwa garby. I niewyobrażalną nienawiść do świata w sobie. Gdzie mógł tą nienawiść zaspokoić? W partii komunistycznej, która we Włoszech wtedy powstawała na początku XX wieku. Jako jej bardzo żarliwy wyznawca został wyznaczony na specjalny kurs i wysłany do Moskwy. Był rok 1921 bodajże. Dwa lata spędził w Moskwie. Takie pojęcie komintern. Szkolili ich. Jakbyśmy to mogli nazwać? No szkolili. No piątą kolumnę wysyłali potem na cały świat. W Moskwie miał nawet przydziałową żonę. Takie żony były przydzielane wtedy. Wrócił. I napisał książkę, w której powiedział, że Marks nie miał racji. Powiedział, że Marks nie miał racji, ponieważ to nie środki produkcji decydują o tym, kto rządzi. Antonio Gramsci wymyślił coś innego. Coś, co zmieniło świat w ciągu niecałych 100 lat. Antonio Gramsci powiedział, że ten, kto ma w rękach kulturę, ten rządzi światem. Antonio Gramsci wymyślił to słynne pojęcie, które na pewno Państwo znacie, czyli marsz na instytucje. To on wymyślił. Miał pewną gradację taktykę tego, jak to należy robić. Na pierwszym miejscu jego wyznaczonych celów był Kościół katolicki, oczywiście. Po to, żeby człowiekowi odebrać jego tożsamość i żeby móc nim rządzić, trzeba mu odebrać wiarę. Na drugim miejscu była rodzina i potem tak dalej. I oczywiście wszystkie instytucje, które zajmują się kulturą i oświatą. W Europie niespecjalnie temu dawano posłuch. No, obijał się po tej Europie i tak dalej. Ale za oceanem wręcz odwrotnie. Po II wojnie światowej Gramsci stał się bożyszczem amerykańskich uniwersytetów. A jego książki, jego pisma, niektóre pisane zresztą w więzieniu, stały się obowiązkową lekturą dla nowych amerykańskich elit lat 60., 70. Gramsciego się wykłada do dzisiaj na uniwersytetach amerykańskich i on stamtąd przyszedł do Europy. Głównie do Niemiec, potem Francja i tak dalej. Do Polski też już przyszedł. No i marsz na instytucje został przez wroga wygrany. Przez wroga człowieka. Przez bestię. Trzeba odczłowieczyć, trzeba wytłumaczyć, trzeba dać siłę. No, mniej więcej to samo, tylko w dużo mniejszej skali i ograniczonej tylko do siekiery, upraszczam, i wideł, robili nacjonaliści ukraińscy na Wołyni. Tam też mieli swojego ideologa. To taka ciekawostka. Wiecie Państwo, na jaki język pierwszy przetłumaczono Mein Kampf Hitlera? Właśnie na ukraiński. Taka ciekawostka, nie? No był taki ich ideolog. Doncow się nazywał. Zakochany po uszy. Doncowa uczono na wszystkich agitkach po wsiach i tak dalej. Objeżdżano. No takie to historie. Ale jak mówię, to skala w porównaniu z tym, co zrobiono z Gramsci, to jest minimalne, bo tu się wyżyna ludzi. A tu nie chodzi o to, żeby człowieka zabić, tylko żeby mu zrobić trepanację. Tu,
żeby mu przerobić mózg. No i tak przerabia się całe społeczeństwa. I odwracając tą sytuację, możemy sobie powiedzieć, że po to, żeby się obronić, musimy odwrócić listę Gramsciego. Czyli co nam jest potrzebne najpierw, żeby nie dać sobie zrobić z mózgu marmalady? Wiara. Po drugie, rodzina. Tak? Miłość do ojczyzny. Tak. Nie tam żadne subregiony europejskie. Nic z tych rzeczy. Proszę Państwa, ostatnio taki tekst mi się napisał, dosłownie parę dni temu, gdzie buduję taką tezę, napisuję dużo do Polonia Chrystiana, iż niepodległość to jest coś, czego żadne państwo nie jest w stanie osiągnąć, jeżeli jest sytuacja, w której naród tego państwa nie jest niepodległy. Najpierw naród musi być niepodległy. Państwo może być już tylko suwerenne. Takie jest moje zdanie. To naród musi być niepodległy. Nie da się żadną ustawą, żadnym dekretem zdefiniować, że jesteśmy niepodlegli, jeżeli my wewnętrznie będziemy niewolnikami. Jeżeli my będziemy niepodlegli, tak jak chciał Norwid, no to wtedy jest szansa. Norwid mógłby być genialnym. I myślę, że tak wewnętrznie, jak na to popatrzymy, to jest. Genialnym patronem wszystkich ludzi, którzy sięgają po cele niemożliwe. Można mieć różne oceny takiej czy innej postaci historycznej, ale odwołanie się do Norwida jest czymś niesamowitym. Wiecie, gdzie ja na przykład znalazłem Norwida? W jednym z najbardziej niesamowitych tekstów, który nas uruchamiał w latach 80. I do dzisiaj coś się z człowiekiem dzieje, jak to słyszy. Oczywiście autor tego tekstu, który jest też pieśnią, porusza się na granicy kiczu. Ale z reguły na granicy kiczu rodzą się rzeczy najważniejsze. To jest kwestia balansu. Żeby Polska była Polską. I tam jest taka fraza o czytaniu Norwida dzieciom. Tak, gdzieś tak wrzucona. Między tych, co tam wyszywali na sztandarach, honor i ojczyzna, tych coś tam innego robili, nie? Od Chicago do Tobolska. Jest taka fraza o Norwidzie. Niewielu się odważa do tej frazy, do tego nazwiska sięgnąć. Ja myślę, że Norwid skojarzony z pokoleniem żołnierzy wyklętych tworzy jedno. On był wyklęty, naprawdę. Łącznie z tą opowieścią o tym miejscu pochówku, które nie istnieje. Prawie jak oni, o tych łączkach wszystkich, prawda? Coś takiego. A oprócz tego ta siła, ta niezwykła siła, która powoduje, że jego słowa nas po prostu zwalają z nóg. No to uwaga. Ile ja mówię? Długo, nie? Jeszcze nawet nie całą godzinę. Rewelacja. Za chwilę pan wy będziecie do mnie mówić. A ja cytuję Cypriana Kamila Norwida. Te słowa padają w naszym spektaklu. I pytały mnie maski o naród polski. Naród polski jest wielki jako patriotyzm, ale jako społeczeństwo jest żaden. Spójrz dookoła. Zawiść, kłótliwość, sprzedajność, korupcja, kłamstwo, prywata, podlizywanie się obcym i lekceważenie swoich. Wiecie, co zrobię? Zrobimy teatr. Zgodzicie się? Chcecie trochę teatru? To będzie coś jak zachęta.
Gosiu, możesz tu do mnie przyjść? Bardzo proszę. Pani Małgorzata Stankowska, aktorka Teatru Nie Teraz. A więc mamy... A potem pada takie pytanie i pytały mnie maski o inteligencję w Polsce. Inteligencja polska i inteligencja w Polsce została poniżona i zupełnie wyłączona z miejsc i czasów, gdzie wagi najwyższej decyzje o losie narodu zapadają. Tak to jest. Od lat cała inteligencja nic w narodzie nie znaczy. A jeśli mu basuje i gorzej przypochlebia się, to znaczy jeszcze mniej niż nic. Naród zaś opiera się na samej tylko energii, która owszem, czyny chwalebne uskuteczne, ale myślenia przed i po uczynku jej nie staje. Zaiste nic nie będzie poczciwego w narodzie, w którym energia jest 100, a inteligencja 3. I kim są ci, co się inteligentami być mniemają? Kilka setek dobrze płatnych lokali i garstka ludzi szlachetnych, bez butów. Reszta zaś się tylko za inteligentów podaje, ale są to wszystko albo oszuści albo uzurpatorzy. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo macie pytania, służę. Jeżeli można. Bardzo proszę. Pozwoli Pani, że tak chwileńkę sobie przysiądę, dobrze? Nie muszę, chociaż pomysł. Ja chciałam troszkę wnieść nadziei, o której zresztą Pan mówił, bo Pan mówił nie bez przyczyny o wnukach Norwida, właściwie już teraz pra, pra, pra i tak dalej. I my jesteśmy, każdy z nas chyba się zgodzi ze mną, że tym największym wnukiem Norwida jest bo jest niebiosak Jan Paweł II, święty nasz. I to on zaszczepiał w nas to, o czym może nie zapomnieliśmy, ale może nie mieliśmy odwagi do końca mówić o tym głośno i wyraźnie. I myślę, że co to jest Polska, to jest wielka odpowiedzialność. To też jest Norwida. I o pracy też. I o pracy też. I ja myślę, że dlaczego powiedziałam o tej nadziei? Bo to ziarno zostało zasiane i ono kiełkuje, tylko tak nieśmiało. I to od nas zależy, czy my to przekażemy dalej, a przekażemy dalej, już przekazujemy przez to, co jednak się dzieje, bo jeszcze Pan mówił o tym, że jak ważna jest wiara i to ona idzie do góry, a nie zostaje tylko na poziomie, na którym jesteśmy. I mamy tutaj, że wspomnę o świętym Maksymilianie Kolbe, o którym Pan profesor tak bardzo do niego prosił, żeby wracać. I o księdzu błogosławionym Jerzym Popiełuszko. I myślę, że i mam głęboką wiarę, że ich męczeństwo nie będzie na darmo. I to już się dzieje. To już się dzieje, tylko że to wszystko od nas zależy, bo tak jest w tym życiu, że nie chcemy zaczynać od siebie. A najważniejsze jest, żeby zaczynać od siebie, od swojego serca, w
którym jest wszystko, nienawiść też. Ale co myśmy mówili u świętego Stanisława Kostki, kiedy dowiedzieliśmy się, że ksiądz Jerzy nie żyje, ale broń nas od nienawiści. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam, zapraszamy do pytań. Może. Ja może powiem dwa słowa, bo skąd moja prośba, żeby wywieźć Norwida, od Norwida żołnierzy wyklętych, bo z panem dyrektorem rozmawialiśmy początkowo, że spotkamy się z żołnierzami wyklętymi. To nie było możliwe i tak się szczęśliwie złożyło, że pan Tomasz zaproponował powrót Norwida i dzięki temu mamy te 3 dni z Norwidem w rezultacie, ale nie rezygnujemy z tych żołnierzy wyklętych i zapraszamy i czekamy na tych żołnierzy wyklętych. W formie suplementu. Wobec tego ja jeszcze się odezwę. Suplementu do swojej wypowiedzi, bo tych tematów byłoby wiele. Moja opowieść o kulturze, komu służy kultura, zawiera wiele wątków. O Gramsim też tam jest i o wielu, wielu innych rzeczach. Bardzo dużo jest o teatrze współczesnym. U nas w Polsce także. Ale jest jedna rzecz, i związana z żołnierzami wyklętymi i z tą wymuszoną emigracją i z odrzuceniem i z czymś, co wciąż nie znajduje w nas tyle lat po 89 roku, nie znajduje w nas wystarczającego miejsca i siły na wiedzę i na zrozumienie. To jest, proszę Państwa, sprawa naszej tożsamości. Naszej tożsamości narodowej. Skąd myśmy się wzięli i po co żeśmy się wzięli tacy, a nie inni. Tutaj miałem taki zaznaczony, znowu bardzo króciutki i z tego wyjdę. Norwid. Położenie geograficzne nie jest wcale technicznym i nagim przypadkiem, ale jest pierwszą elementarną kartą historii narodowej. Więc jeżeli tak, drodzy Państwo, to czy my rozumiemy, co to jest Polska? Czy my mamy świadomość naszej ojczyzny w pewnej ciągłości, łańcuchu pokoleń. Również tym łańcuchu pokoleń, który hekatomby dziejowe z dość regularną częstotliwością próbują zerwać, przegryźć, zniszczyć. Prawda? Miałem kiedyś takie spotkanie, na któremu towarzyszyła wielka mapa pierwszej Rzeczypospolitej. Pierwszej Rzeczypospolitej. Duże. Gdyby wykorzystać te obrazki, które tu stoją, to powiedzmy, że to by było stąd tam. No, te tutaj wszystkie na sztalugach wystawione twarze norwidowe. I przychodzi ten moment, w którym ktoś mówi, to już nie wasze. Nie? Ktoś mówi, to już nie wasze. Tak? Przychodzi kolejny moment. Nie. Jakaś tam najpierw była Ryga, a potem była jakaś Jałta.
przypieczętowana Poczdamem. To już nie wasz. I co? Co będzie dalej? Jaki będzie finał? Co to znaczy nie nasze? Co to znaczy nie nasze? A te nazwiska, nawet wymieniane dzisiaj niektóre, skąd oni się wzięli? Skąd my jesteśmy? I nagle pojawia się to słowo otoczone sentymentalnością naszą polską? Kresy. Co to są kresy? Gdzie? Że co, kresy, że to pod Przemyślem? Tak? Za Sokółką Białostocką? Zaraz, a przecież dalej. A nie śwież? A co tam było? Łódzk? Teraz, ale to nie koniec, nie? A dalej? A Berezyna? A Mińsk? Co? A Homel? To co tam dalej, nie? Kamieniec Podolski? Zaraz, no. No jak? No a ten Wołodyjowski to gdzie się wysadził w powietrze? Nie? A nad Niemnem to co? To co? Jaka tu polska rzeka? No? Jak to? Nie? Słuchajcie, konsekwentnie odbiera się nam kawałek naszej tożsamości. Przecież to nie chodzi o to, żeby z nożem w zębach latać i odrzynać po kawałku ziemię za Bugiem. Ale nam nie mogą zabrać tego, co nas konstytuuje jako polskość, jako naród. A nam się to konsekwentnie zabiera. Kiedy dzięki niezwykłej osobie, niezwykłej, o której w Polsce nikt nie wie, może nawet jeszcze bardziej jako profesorze Kazimierzu Braunie. Pojechałem na kresy północno-wschodnie, na teren dzisiejszego państwa Białoruś, to nagle mi się wszystko w głowie poukładało. Wszystko, jeżeli chodzi o kresy. Moja rodzina cała jest z kresów. Nawiasem mówiąc, z Wołynia. Jestem pierwszy po tej stronie Buga urodzony. Natomiast tam pojechałem i mi się wszystko poukładało. Mogło mi się poukładać z jednego prostego powodu. Wiecie, jak się jest na Litwie, to jest człowiek spięty. Wszystkie mięśnie ma się spięte. Nie? Z tej nienawiści, jaką tam otrzymujemy od Litwinów. Tak, nienawiści. Państwowej. A jak się jeździ na Ukrainę, gdzie byłem wielokrotnie, na współczesną Ukrainę. Wcześniej bywałem w Związku Radzieckim, bo to państwo Ukraina ma bardzo krótki czas, okres istnienia. Więc jak się tam jeździ, to tam znowu inaczej się mięśnie spinają, nie? Inaczej się mięśnie spinają. Bo tam wszędzie pod nogami jest grząsko od krwi. Od miejsca, które to dzisiaj nie mają nawet krzyża. Natomiast jak pojechałem na Białoruś, było inaczej. Mówię z pełną odpowiedzialnością, drodzy Państwo. Najbardziej przyjazne państwo, z którym graniczymy, to jest Białoruś. Niezwykłe miejsce. Świat, w którym naprawdę możemy dotknąć tego, co było Polską. W sposób nie ściśnięty, nie konspiracyjny. Nie mamy tam wykradać jakiegoś kawałka porcelany z jakiegoś śmietnika. Mamy to tam. To na nas czeka i my możemy z tym się zaprzyjaźnić i nikt nam w tym nie przeszkodzi. Napisałem o tym książkę. O tym. Inaczej. Napisałem książkę, którą dedykowałem osobie, która mnie tam zaprowadziła. Teraz już mówię jej nazwisko. Pani Stanisława Wiatr-Partyka. Książka nosi podtytuł taki właśnie do niej. Dom za żelazną kurtyną, listy do pani S. Niezwykła osoba. Urodzona w Nieświeżu. Ojciec Lista Katyńska. Ona z mamą Kazachstan, kilka lat, tam wyhodowana i tak dalej, i tak dalej. Niezwykła osoba. I poetka.
Namawiała mnie parę lat, żebym tam pojechał. I pojechałem. Efektem jest ta książka i moje myślenie o kresach. O co tu chodzi z tymi kresami? Drodzy Państwo, to coś niesamowitego. Jak bardzo ta książka, mam nadzieję, paru osobom już pomogła, bo mi o tym mówią. Jak bardzo ważną dla nas sprawą jest odnalezienie tego klucza do łańcucha, który się zrywa. Ta książka również mnie pomogła, bo ja sobie mogłem pewne rzeczy normalnie poukładać. I właśnie, to spuentuję to jednym krótkim akapitem. Szczególnie, że tu odwołam się do czegoś, co wcześniej mówiłem. Zacząłem list od zdania. W pierwszych słowach swego listu chciałbym od razu napisać, że teraz już wiem, co to znaczy słowo kresy. Stary chłop to napisał. Książka jest sprzed ilu? Przed 4 lat? Przed 4, tak? Przed 4 lat. I kończę ten pierwszy list do pani S. takim akapitem. Bo Polska nad Wisłą to nie dorabianie się, ustawianie się i świąteczne kibicowanie biało-czerwonym. Bo Polska nad Niemnem lub Dniestrem to nie sentymentalne wycieczki, powroty i odjazdy czy karta Polaka. Polska nie ma granic. I w nawiasie, od Chicago do Tobolska. Ale tam, na kresach, ma smak początku. Smak pierwszej miłości. Zachęcam Państwa do połączenia tych wszystkich elementów, o których dzisiaj chciałem mówić. No i oczywiście do pamiętania. Do pamiętania. Że to się wcale nie kończy na Bugu i na innych granicach, które ludzie na mapie kreślą, a my jak buktoki sobie robimy takie same granice w naszym mózgu. Odradzam. Dziękuję Państwu.